Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, to jest dzień wtorkowy, czyli dzień poponiedziałkowy, a dzień przedśrodowy. A skoro taki jest, to będzie równie dobry jak każdy inny. Więc żeby go zrobić fantastycznym, to sobie oczywiście zakrzyknijmy. Good morning, Vietnam! Moi kochani, moi drodzy, moi ulubieni, bardzo, ale to bardzo serdecznie was witam w ten wtorkowy dzień i mam nadzieję, że jesteście gotowi do zrobienia czegoś super. A będzie dzisiaj super, bo znanie będzie oczywiście błogosławiono święte, bo będzie ze świętego. Jak to we wtorki mamy naszym zwyczajem, to już od dłuższego czasu tak sobie robimy. Więc będzie, a w ogóle będzie fajne, naprawdę będzie fajne. Więc proszę posłuchajcie, jakie zdanie dla was na dzisiaj przygotowałem. Można być świętym z pastorałem w ręku, ale równie dobrze można nim zostać, mając w ręku miotłę. Moi drodzy, no po prostu uwielbiam, absolutnie uwielbiam dystans i ironię tego świętego papieża Jana XXIII. Już nie pierwszy raz sobie go zacytujemy, jeżeli pamiętacie może różne jego cytaty, one zawsze mają sobie dozę takiego uśmiechu, takiego dystansu, takiej ironii też fajnej, takiej świętej. Nie bez przyczyny on się nazywał papieżem uśmiechu. Kochani, zobaczcie, papież myśli o ludziach, którzy chodzą z pastorałem, nie? Czyli różnych biskupów, papieża i tak dalej. Rzeczywiście wielu z nich zostało świętymi, nie wszyscy, ale wielu z nich rzeczywiście było świętymi. Czyli mówiąc, taka władza pasterska, tak, dała im pewną drogę do tego, żeby się stali kimś niezwykłym. Pan Jezus ich poprowadził, a oni to przyjęli. Ale pomyślcie tego papieża Jana XXIII, który idzie z tą pastorałem i sobie myśli, no to jest w sumie równie dobre jak miotła, nie? No po prostu miotła jak miotła. No jakbym miał miotłę, to bym tak samo wyglądał, jak i ten gość po prostu z pastorałem, to tak samo wygląda gość z miotłą. I sobie pomyślał, no bo to przecież nie ma znaczenia, czy jestem biskupem, czy jestem papieżem, czy jestem kimś, kto pracuje miotłą. I ten jest wezwany do świętości. I kochani, dzisiejsze przesłanie z tego odcinka 6 rano jest bardzo, bardzo proste i bardzo banalne. Zupełnie nie, acz nie banalne, bo banalne to jest może pejoratywne słowo, tylko banalne w takim sensie proste, w sensie bardzo proste. Kochani, zupełnie nie interesuje, czy jesteście wybitnymi jednostkami tego świata, na które zwraca uwagę cały świat, czy też nie. Czy macie w swoich oczach wielkie mniemanie, czy też macie bardzo małe mniemanie i macie też wrażenie, że cały świat ma o was jeszcze mniejsze mniemanie. Zupełnie mnie nie interesuje, czy osiągnęliście wielkie zawodowe sukcesy, poziomy i tak dalej, czy też może zupełnie nie i macie wrażenie, moje życie to jest po prostu miałkie, żadne i się w nim nic nie dzieje. Uwaga! Objawienie. Nie ma to żadnego, ale to żadnego znaczenia, jeżeli tylko postanowisz, że chcesz być święty. Jak tego nie postanowisz, to wtedy lipa straszna. Bo wtedy bez względu na to, czy jesteś papieżem, pewnie papież Franciszek tego nie słucha, ale drogi papieżu Franciszku, gdybyś tego słuchał przypadkiem, to mówię, bez względu na to, czy jesteś papieżem Franciszkiem, czy też jesteś kimkolwiek innym na świecie, nawet jeżeli w twoich oczach wykonujesz najbardziej podłą pracę świata, to jeżeli tylko będzie w tobie chęć i pragnienie bycia świętym, to po prostu będziesz świętym. Nie ma żadnego znaczenia, jak że tak powiem, która jest droga do świętości, którędy. Droga jest taka, żeby być świętymi. Kochani, spójrzcie proszę dzisiaj tak jakby najszerzej jak się tylko da na to swoje życie z takim prostym pragnieniem. Chcę być w tym, co się u mnie dzieje, święty. Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz, czymkolwiek się zajmujesz, jakie będą dzisiaj twoje zajęcia, kogo dzisiaj spotkasz, masz ten dzień, znaczy masz, no nic nie musisz, nie? Ale masz ten dzień zrobić dzisiaj świętym. Papieżu Franciszku, jeśli tego jednak słuchasz, proszę cię, zrób dzisiaj wtorek dniem świętym. I ty, jakikolwiek inny człowieku na ziemi, jeżeli tego słuchasz, proszę cię, zrób dzisiejszy dzień święty. Droga mamo, drogi tato, jeżeli tego słuchacie, tam rodzice jacyś, drogie dzieci, małe, duże, średnie, studenci, emeryci i ci wszyscy inni. Wy wszyscy, którzy mnie teraz słuchacie w tym okienku, jakie to jest błogosławieństwo, że my się tu możemy spotkać. Co w ogóle to jest za odcinek dzisiaj? To chciałem wam wszystkim powiedzieć, droga do świętości jest otwarta dla każdego z nas, nawet dla mnie. A jak dla mnie jest, to już naprawdę jest dla każdego. I o tym w sumie jest dzisiejszy odcinek. Fajny jest w ogóle ten odcinek, podoba mi się. Moi drodzy, więc taka prosta dzisiaj, taki prosty message, taka prosta wiadomość, proste przesłanie od papieża Jana XXIII. Bez względu na to, czy masz w ręku pastora czy miotłę, masz być święty. No to zróbmy dzisiaj święty wtorek. Hu, 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 hu. No taki to odcinek był taki. Wypowiedział się. Taki był. Bardzo super był ten odcinek. Mnie się osobiście bardzo podobał, kiedy go nagrywałem, w sensie teraz go nagrywam cały czas jeszcze, to mi się on osobiście bardzo podobał. Mam nadzieję, że wam się osobiście on też będzie bardzo podobał, a jeżeli nie osobiście, to może jakoś inaczej, cudzo. Co ja w ogóle gadam czasem do was, nie? No dobra. Przecież mnie podobno lubicie. No to sobie to weźcie. Kochani, tyle na dzisiaj. Bardzo was ściskam. Zróbcie dzisiaj święty wtorek. A my się widzimy jutro o 6 rano. Z Bogiem, błogosławie, ściskam. Pa!